Górnicza brać w Tarnobrzegu czciła pamięć swojej patronki, świętej Barbary. Uroczyście obchodziła Barbórkę, uczestniczyła również w biesiadzie piwnej, nie zapominając przy tym wszystkim o represjonowanych politycznie górnikach. Chociaż w Tarnobrzegu przemysł siarkowy to już tylko wspomnienie, tradycja obchodzenia Barbórki jest i będzie kultywowana. W tym roku, 4 grudnia, Górnicza Brać na czele z przedstawicielami Tarnobrzeskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Techników Górnictwa, Kopalni i Zakładów Przetwórstwa Siarki w Tarnobrzegu spotkała się, by wspólnie w towarzystwie władz miasta oddać hołd swojej patronce. Najpierw składając kwiaty pod pomnikiem świętej Barbary, następnie pod pomnikiem profesora Stanisława Pawłowskiego. Oczywiście pamiętamy, siarka stworzyła Tarnobrzeg, dzięki siarce Tarnobrzeg się przez bardzo wiele lat rozwijał i dzisiaj dla miasta Tarnobrzega, jak i dla nas tych pozostałych jeszcze pracowników, którzy pracowali w tym wielkim przemyśle, ten dzień jest bardzo ważny, bo nie przypomina nam o naszej pracy, o latach naszej młodości, o naszym zaangażowaniu, o wszystkim tym, do czego z dużą przyjemnością zawsze wracamy. Górnicza Brać oraz mieszkańcy Tarnobrzega 4 grudnia pamiętali także o represjonowanych politycznie przedstawicielach górniczego stanu. Wspólnie upamiętnili ich w okolicach ronda na skrzyżowaniu ulic Mikołaja Kopernika i 11 listopada, któremu nadano nazwę Rondo Żołnierzy Górników. Tak, ważny dzień. Co prawda w tamtym roku nastąpiło oficjalne przyjęcie, powiedzmy, do ciągu komunikacyjnego tego ronda, ale dzisiaj, w dniu Święta Górniczego, doszedłem do wniosku, że warto jest upamiętnić tych górników, których rondo to imię nosi. A to jest Rondo Żołnierzy Górników Represjonowanych Politycznie. Taka była wola w tamtym roku górników, taka prośba, a my właściwie jako Rada Miasta tamtej kadencji wykonaliśmy tylko ich prośbę. Żołnierze górnicy byli niepopularni w Polsce Ludowej, ponieważ pracy przymusowej nie można było stosować. Myśmy jednak musieli pracować pod przymusem. Zostaliśmy umundurowani, zaprzysiężeni, a potem skierowani do ciężkiej pracy w kopalni. Ponad 200 tysięcy młodych żołnierzy przeszło przez wojskowe bataliony pracy. Ponad 1000 oddało życie na dole, a wiele, wiele zostało kalekami. Jesteśmy wdzięczni władzom miasta, że zechcieli upamiętnić tę naszą niewolniczą pracę w kopalniach węgla. Zaraz po symbolicznym odsłonięciu tabliczki z nową nazwą ronda w intencji Górniczej Braci w kościele pod wezwaniem świętej Barbary w Tarnobrzegu została odprawiona uroczysta msza święta, w której uczestniczyli byli pracownicy przemysłu górniczego, przedstawiciele związanych z nim organizacji, stowarzyszeń, związki zawodowe, lokalne władze oraz mieszkańcy. Przewodniczył jej biskup diecezji sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz. Jest to święto, które łączy miasto i wspólnoty wierzących Tarnobrzega. Święto trochę mające rysy historyczne, bo przecież przemysł siarkowy w tych latach, które mamy za sobą, uległ transformacji. Ale przecież to, co widzimy, chociażby ten kościół, czy inne miejsca w Tarnobrzegu, wyrosły, powstały dzięki temu, że tutaj była siarka. I za to dzisiaj dziękujemy Bogu i chcemy modlić się w intencji tych, których już nie ma, o zbawienie wieczne, ale również za tych, którzy tę tradycję górniczą, siarkową kontynuują. Podczas uroczystości zgromadzone w świątyni poczty sztandarowe oddały hołd górnikom, którzy zginęli w czasie wykonywania swojej pracy. Pod pamiątkową tablicą poświęconą żołnierzom górnikom złożyli wiązanki kwiatów. W dniach poprzedzających Barbórkę tarnobrzescy górnicy uczestniczyli w biesiadzie piwnej, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa w Tarnobrzegu.
Tarnobrzeski Oddział Stowarzyszenia po raz kolejny, a dokładnie po raz 48, staramy się utrzymać te tradycje, bo uważamy, że takie hasła jak integracja, szacunek dla tradycji i kształtowanie przyszłości gwarantuje to, żeby pozostało to w pamięci na inne pokolenia. Mamy świadomość, że to jest trudne wyzwanie organizacyjne, aczkolwiek sprzyjające warunki udaje nam się to zorganizować. Jest to nasza piąta, powiedziałbym, jubileuszowa biesiada wspólna, a więc z kobietami jest trochę zabawy, śmiechu, tradycyjny pamiątkowy kufel, oczywiście wspomnienie, to co daje nam siłę, integrację, aby warto to kontynuować. Jest wiele osób przyjezdnych, nawet koledzy z Lubina, zaprzyjaźniony oddział, gdzie współpracujemy. Tak to jest na zasadzie oczywiście płaszczyźnie stowarzyszeniowej. No wiele firm, które nam pomagają w tej, bo my jako organizacja nie jesteśmy w stanie. Biesiada piwna zawsze odbywa się według starego rytuału. Również i w tym roku jednym z jej tradycyjnych elementów było przyjmowanie do stanu górniczego najmłodszych stażem górników. Przyrzekamy, że wierny stan będziemy na straży godności stanu górniczego i uczciwą pracą wnosić będziemy dobra uchwały Rzeczpospolitej. Jako tak przeobiecaliście, przeto w imieniu górniczej braci przyjmuję was do naszego grona, a skokiem przez skórę i przypięciem tejże pasuje was na górniku. Żyje nam górniczy stan. W restauracji Sonata bawiło się blisko 120 osób, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, brać górnicza i zaproszeni goście. Mimo że górnictwo jako takie tutaj się kończy, to chłopcy, no i dziewczyny dbają o te tradycje. Nawiązujemy kontakty właśnie, my Lubelszczyzna, oni Tarnobrzeg. Byłem odznaczony w 2010 roku starą szczechą. Czyli już wtedy byłem doceniony, to lat temu 9. No jeżdżę tutaj co roku, robimy taką wymianę. Zarząd oddziału lubelskiego jest zapraszany przez kolegów czy koleżanki teraz z Tarnobrzega i w rewanżu za tydzień u nas jest karczma piwna w Lublinie i 3 lub 4 osoby przyjadą do nas. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa w Tarnobrzegu stara się podtrzymywać tradycje i przypominać o tym, co było. Nie tylko podczas barbórki. Jego przedstawiciele uczestniczą w różnorodnych spotkaniach górników, hutników, geologów i pracowników przemysłu naftowego, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, na przykład na Słowacji, gdzie we wrześniu tego roku odbywały się salamandrowe dni. Jest to możliwość pokazania się naszych górników na tle innych europejskich kolegów. Muszę powiedzieć, że ze strony polskiej te wyjazdy koordynuje Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa i ono deleguje niejako poszczególnych przedstawicieli poszczególnych rodzajów górniczych w naszym kraju. W tym roku my byliśmy we czwórkę z Tarnobrzega, ale oprócz nas byli także górnicy z Rybnika, z Bytomia, z Bogdanki, z Konina, więc dość szeroka paleta górnicza. Salamandrowe dni w Bańskiej Szczawnicy przypominają dawną sławę najpiękniejszego górniczego miasta na Słowacji, które wpisane jest na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Organizowane są zawsze w pierwszej połowie września i trwają od piątku do soboty, a ich punktem kulminacyjnym jest niepowtarzalny pochód salamander. Tworzyliśmy taką pierwszą grupą w tym pochodzie, która liczyła sobie około 200-300 osób, a później za nami szli górnicy z Węgier, Słowacji, Czech, Rumunii, nawet Grecji. Natomiast dzień wcześniej był tak zwany Schachtank, czyli rodzaj takiego jakby naszej karczmy piwnej, z tym, że o wiele bardziej skromniejsza niż nasza, ale za to dowcipniejsza, ponieważ były rozmaite takie obrzędy, jakieś śmieszne konkursy, które po prostu rozbawiały, zwłaszcza takie jak my, którzy nie znamy tego typu zabaw. Chcielibyśmy podobną imprezę zrobić u nas, dlatego że też jesteśmy w podobnej sytuacji, jak byli Słowacy. Kiedyś u nas były też kopalnie, dostarczały ogromne pieniądze, natomiast to już zanikło. No i warto chyba było podtrzymać tę tradycję, choćby właśnie w postaci
takich imprez. Gdyby nam się udało rozpocząć choćby w przyszłym roku taką tradycję, byłoby fantastycznie.